Polish Fans TV. Na facebookowym profilu Ultrasów Wisły Kraków pojawił się post o treści: Korupkowia. Historia bez końca. Do posta zostało dołączonych kilka zdjęć transparentów, które zostały wywieszone na płocie stadionu Krakowi. Treść, jaka znalazła się na płótnach, to: tak często mecze kupujecie, że gracie w hipermarkecie. Ustawionych meczów 19, punktów ujemnych, znaki zapytania. Oraz: wasz milicjant kupił awans, a wasz profesor utrzymanie. Była wina, będzie kara, a przydomek pozostanie. Korupkowia. Cała akcja dotyczy medialnych doniesień rzekomej nieuczciwej działalności klubu z ulicy Kałuży. Jak to w derbowych miastach bywa, na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Tym razem ultrasi Krakowi zamieścili wpis o treści: że wam dalej nie jest wstyd się wychylać. Z dołączonym zdjęciem transparentu, na którym napisano: lepiej kupować niż sprzedawać. Czy będzie dalszy ciąg wymiany transparentów? Czas pokaże. Jeśli podobają wam się tego typu filmy na naszym kanale, dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górze pod filmem. Do zobaczenia. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem polishfans.tv 5% rabatu.